Padwa leży w północno-wschodniej części Włoch. Miasto zostało założone w IV wieku przed naszą erą przez plemię Wenetów. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od placu w kształcie elipsy Prato della Valle, położonego w malowniczym otoczeniu kanałów, mostów, drzew i posągów. Znajdują się tutaj m.in. posągi Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego, ofiarowane przez króla Stanisława Augusta w 1789 roku. Jest tutaj również piękna fontanna, a w pobliżu znajduje się XVI-wieczny kościół Santa Giustina z grobem świętej Justyny. Zabudowa Padwy jest przepiękna. Idąc uliczkami można zobaczyć urocze kamieniczki pełne ozdobnych elementów. Miejscem, które warto zobaczyć, jest średniowieczne centrum miasta, które tworzą Piazza della Erbe, czyli Plac Zielarski, i Piazza della Frutta, czyli Plac Owocowy, przedzielone wielkim XIII-wiecznym Palazzo della Ragione, czyli Pałacem Sprawiedliwości. W pobliżu znajduje się mała kawiarenka z bardzo dobrą kawą. Wizytówką miasta jest działający w systemie bolońskim Uniwersytet Padewski, który powstał w 1222 roku. Główny XVI-wieczny budynek Uniwersytetu, Palazzo del Bo, wiąże się z symbolem wołu. Na Uniwersytecie Padewskim kształcili się słynni Polacy Mikołaj Kopernik, Jan Zamoyski, Jan Kochanowski, Jan Struś. Studiował tu także Galileusz. W 1678 roku pierwsza kobieta na świecie uzyskała tutaj dyplom. Można tu zwiedzać Teatro Anatomico z 1595 roku. W Padwie można zobaczyć piękne wille i pałace, podziwiać sztukę Giotto, Tiziana i Donatella. Najważniejszym zabytkiem miasta jest Bazylika Świętego Antoniego, nazywana przez mieszkańców Santo, Święty. Jest to wielki kościół w stylu romańsko-gotycko-bizantyjskim, zniesiony w latach 1232-1307, przykryty 8 kopułami. Znajduje się tutaj grób świętego Antoniego oraz relikwie w postaci języka i szczęki. Ściana grobu jest ciepła od dotknięć pielgrzymów. Przy grobie znajdują się świece, medaliki i zdjęcia. Święty Antoni, doktor kościoła, założył szkołę teologiczną w Padwie. Jest najbardziej znanym i lubianym świętym na świecie. W bazylice znajduje się też kaplica świętego Stanisława z freskami przedstawiającymi go na tle Wawelu, jego ołtarz i tablice upamiętniające Polaków, którzy studiowali na Uniwersytecie Padewskim oraz honorujące żołnierzy cudu nad Wisłą. Ołtarz główny bazyliki jest dziełem Donatella z XV wieku. Na placu przed kościołem znajduje się konny pomnik, również wykonany przez Donatella. Padwa żegna nas figurką patrona miasta, świętego Antoniego. Odjeżdżając z miasta można podziwiać wspaniałe górskie widoki.